Powiedzmy, że mamy odwzorowanie S ze zbioru X w zbiór Y oraz odwzorowanie T ze zbioru Y w zbiór Z. No to może narysujmy tę sytuację, czyli tak, tu mam dziedzinę S-a, czyli zbiór X. Tu mam przeciwdziedzinę S-a i jednocześnie dziedzinę T, czyli zbiór Y. I tu mam przeciwdziedzinę T, czyli zbiór Z. Tutaj mi działa S, a tu mi działa T. Czyli co? Czyli jeżeli ja mam pewien punkt X, to ja mogę za pomocą odwzorowania S, prawda, wiem, że odwzorowanie S przypisuje mi temu punktowi X punkt S od X, no, który należy do zbioru Y. No dobrze, ale jeżeli ja mam punkt ze zbioru Y, to mogę przy pomocy T niejako przerzucić go, prawda, używając tego S od X jako argument T, uzyskuję pewien punkt w Z, czyli tu mam T od S od X. No, co w ten sposób się wydarzyło? Punktowi X mam sposób na przypisanie punktowi X punktu ze zbioru Z. Czyli wydaje się, że postępując w ten sposób, określiłem pewne odwzorowanie ze zbioru X w zbiór Z. I rzeczywiście tak jest. To odwzorowanie nazywa się złożeniem, i oznaczamy przez T, i tutaj piszemy takie małe kółeczko albo dużą kropkę, jak to tam nazwać, T złożone z S. Czytamy od prawej do lewej. Najpierw S, potem T. No i teraz definicja, formalna definicja. Czyli tak, jeżeli mam S ze zbioru X w zbiór Y oraz T ze zbioru Y w zbiór Z, to złożenie, może napiszmy jeszcze tę nazwę, złożenie T złożone z S jest odwzorowaniem ze zbioru X w zbiór Z. No i otrzymujemy je w ten sposób. T złożone z S w punkcie X, tak jak to tutaj opisaliśmy. Najpierw liczymy S w punkcie X. W ten sposób mamy punkt z Y, do którego możemy przyłożyć T. Czyli to jest T od S od X. I teraz ta definicja pracuje dla dowolnych odwzorowań. My tutaj nie musimy zakładać, że S i T są liniowe, no ale tytułem naszego filmu jest złożenie odwzorowań liniowych, czyli powiedzmy teraz, że mamy pewną szczególną sytuację, mianowicie taką, że S to jest odwzorowanie z Rn w Rm liniowe, oraz odwzorowanie T jest odwzorowaniem z Rm, no w jakieś inne R, jeszcze jedną literkę potrzebujemy, na wymiar, powiedzmy K, w Rk też są liniowe. Tak, wtedy to złożenie, czyli T złożone z S, będzie odwzorowaniem z Rn w Rk. No i pytanie jest takie, czy to odwzorowanie jest liniowe? Czy liniowe? Czy liniowe? No przypomnę, odwzorowania liniowe spełniają dwa warunki, prawda? Jeżeli mam L jest odwzorowaniem liniowym, to po pierwsze, jeżeli dodam do siebie dwa wektory, L od X plus Y, to ma być L od X plus L od Y. No i jeżeli pomnożę wektor przez liczbę, to ten liczbę mogę wyciągnąć niejako przed znak odwzorowania C, L od X. No tutaj X i Y są w dziedzinie L, prawda? To nie są takie tutaj elementy z X, Y, ale oba te wektory leżą w dziedzinie L. No dobrze, no to musimy sprawdzić, czy to złożenie, mamy tutaj definicję, musimy sprawdzić, czy to złożenie spełnia te dwa warunki. No to sprawdźmy pierwszy warunek. Biorę X, Y, biorę dwa wektory z R, N-a, no i liczę, co to jest T złożone z S w działaniu na ich sumę.
No to tu mam definicję. Najpierw muszę przyłożyć s do tej sumy. I do tego, co wyjdzie, przykładam t. No dobrze, ale s jest liniowe. Czyli ponieważ s jest liniowe, no to mogę użyć tego pierwszego warunku, prawda? Czyli tu mam t i zamiast s od x plus y mogę napisać s od x plus s od y. Dobrze, no i co się teraz stało? No dobrze, ale teraz argumentem t jest suma dwóch wektorów. No one teraz siedzą w Rm, prawda? One oba siedzą w Rm. Już. No dobrze, ale t jest liniowe, wobec tego t spełnia ten sam warunek jak s, tylko dla wektorów z Rm, prawda? Czyli tutaj, ponieważ t jest liniowe, to mogę zastąpić tutaj wartość t na sumie przez sumę wartości. Czyli to będzie t w działaniu na pierwszy wektor plus t w działaniu na drugi wektor. No to jeszcze widzę, że co to jest t od s od x? To jest t złożone z s w działaniu na wektor x plus t złożone z s w działaniu na wektor y. No i teraz patrzymy na początku. Wartość tego złożenia na sumie wektorów jest sumą wartości. Aha, czyli pierwszy warunek liniowości jest spełniony. No i policzmy jeszcze drugi, prawda? Czyli t złożone z s w działaniu na liczba razy wektor. No to tak, najpierw używamy definicji złożenia t od s od cx. No ale widać, co się dzieje. Znowuż, ponieważ s liniowe, ponieważ s jest liniowe, to zamiast s od cx mogę napisać c razy s od x. I tym razem mam znowuż element z Rm-a. No i teraz widzę, że argumentem t jest znowuż liczba razy pewien wektor. Wprawdzie on już nie jest w Rn, a w Rm, no ale bardzo dobrze, bo t potrafi działać na wektory z Rm. Teraz ponieważ t jest liniowe, no to mogę tę liczbę wyciągnąć przed znak odwzorowania, czyli mam c, t od s od x. No i ostatni krok, po prostu widzę, że tu mam złożenie odwzorowań t i s w działaniu na punkt x, czyli to jest c razy t złożone z s w punkcie x. Zatem drugi warunek liniowości również jest spełniony. No i możemy napisać, prawda, że złożenie odwzorowań liniowych jest liniowe. Złożenie to nie jest, tak, jest z. Złożenie odwzorowań liniowych jest liniowe. No dobrze, to teraz tak. Wiemy już, że każde odwzorowanie liniowe jest zadane przez mnożenie wektora przez pewną macierz. Czyli tak, jeżeli S było odwzorowaniem z R, n w Rm, no to wiemy, że s od x istnieje pewna macierz, nazwijmy ją A, że wartość wektora s, wartość odwzorowania s na wektorze x to jest mnożenie macierzy A przez wektor x. I co? I to jest macierz, która ma tyle kolumn, jaki jest wymiar dziedziny, czyli to jest n kolumn i m wierszy, macierz m na n. No t też jest zadane przez pewną macierz, o innych wymiarach, bo to też jest odwzorowanie liniowe, czyli t od y, może napiszmy, to jest pewna macierz b w działaniu na wektor y. No teraz tak, y jest zerem, czyli ona ma m kolumn i k wierszy, czyli to jest macierz m na k. Teraz wiemy, że t złożone z s, właśnie wykazaliśmy,
też jest liniowe, wobec tego T złożony z S jest zadane przez pewną macierz C. Teraz ile ta macierz ma? Ta macierz ma tyle kolumn, jaki był wymiar dziedziny, czyli N kolumn, a tyle wierszy, jaki jest wymiar przeciwdziedziny, czyli to jest 0n w RK, czyli to jest K, K wierszy i N kolumn. No i pytanie, jaki jest związek macierzy C z macierzami A i B, prawda? Macierz C jest na pewno wyznaczone przez macierzy A i B, no bo to odwzorowanie jest, jeżeli znamy S, znamy T, to znamy też T złożone z S, prawda? Wobec tego ta macierz C musi być jakoś wyznaczona przez macierze A i B. No i o tym, w jaki sposób ta macierz jest wyznaczona, opowiem w filmie następnym.